Szanowni Państwo, witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam podziękować za to spotkanie, bo tak naprawdę dzisiaj miałam 3 tygodnie, odkąd obowiązuje tak zwany Polski Ład. Tak zwany, bo wszyscy wiemy, że nie ma dnia, żebyśmy nie dowiadywali się, że gdzieś panuje chaos, że ktoś na tym stracił, że przepisy nie są doprecyzowane i zamiast osób zadowolonych wszyscy skarżą się i bawią się o swoją przyszłość. Premier obiecywał, że 18 milionów Polaków na tym skorzysta, a ja bym bardzo chciała zobaczyć i spotkać tych Polaków, którzy uczciwie powiedzą tak, my na tym korzystamy. I mam takie wrażenie, że ten tak zwany Polski Ład wyjątkowo uderza w ludzi, którzy naprawdę ciężko pracują, którzy pracują na kilku etatach, którzy starają się zapewnić dobre życie dla swoich najbliższych, dla swoich rodzin, żeby dzieci były dobrze wykształcone, żeby mogły w przyszłości realizować swoje plany i marzenia. I nie ma dnia, żeby do mojego biura, zresztą do biura mojej koleżanki, pani poseł Marzeny Okła-Drewnowicz, która reprezentuje tutaj Komisję Polityki Społecznej, nie przychodzili ludzie i nie mówili o problemach związanych ze zrozumieniem, dlaczego Polski Ład ogranicza ich jakość życia. I ja też chciałam powiedzieć, że pan premier mówił, że wszystkim się poprawi, a ja mam takie wrażenie, że tak nie jest. I prezes Kaczyński wielokrotnie mówił, że to będzie, stracą na tym tylko osoby, które są spekulantami, które lekceważąco podchodzą do pieniędzy, a tak naprawdę dotyka to ludzi naprawdę ciężko pracujących. I prezes nazywa tych ludzi cwaniakami, a ja mówię, że to są ludzie ciężko pracujący i naszym zadaniem parlamentarzystów jest znalezienie takich rozwiązań, że Polacy będą wiedzieli, że państwo się o nich troszczy i że od ich pracy, od tego jak pracują, zależy jakość ich życia. Dlatego chciałam wszystkim bardzo podziękować. Będziemy dzisiaj mówili o rodzinach, dla rodzinach, w których jedno z rodziców, ojciec albo matka, nie jest obecny w wychowywaniu dzieci. To są dla nas rodziny, bo tam, gdzie jest rodzic, gdzie jest matka, ojciec, gdzie są dzieci, gdzie są ludzie, którzy się kochają i o siebie dbają, jest rodzina. I te rodziny muszą być tak samo traktowane jak rodziny pełne, a nawet powinny być wspierane, bo na jednego z rodziców spada większy obowiązek wychowywania dzieci. Dlatego jesteśmy bardzo ciekawi państwa uwag do tego i mam nadzieję, że znajdziemy tutaj wspólne rozwiązanie. Ja może państwa przedstawię. Chciałam powitać panią Agatę Borkowską, Urszulę Gugałę, Katarzynę Sobie-Grabkę, Danusę Zduńczyk, Katarzynę Konopacką, Anetę Majda, Urszulę Anglik i dwóch panów, Piotra Dudzika i Alberta Balina, bo także ta sprawa dotyczy nie tylko matek, ale także ojców i trzeba o tej sprawie mówić szeroko. Oddaję państwu głos. Szanowni państwo, pani marszałek, posłowie, jestem samotnym rodzicem, wychowuję sama jedno dziecko. Są ze mną koledzy i koleżanki, których łączy wspólne rodzicielstwo. Jesteśmy tu, by powiedzieć, jak niekonstytucyjne, niesprawiedliwe, krzywdzące jest dla nas odebranie nam prawa w toku prac legislacyjnych wspólnego rozliczania się z dziećmi w ustawie Nowy Ład poprawką poselską. Wśród naszej grupy są wdowy, wdowcy, panny, kawalerowie, rozwodnicy, rozwódki, rodzice w separacji o różnym statusie społecznym i materialnym, osoby, których dotknęła przemoc, choroba psychiczna drugiego rodzica, porzucenie, własna niepełnosprawność, niepełnosprawność dziecka. Jesteśmy obywatelami, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, czasem nie z własnego wyboru. Jest wśród nas bardzo liczna grupa osób, których rodzic nie wychowuje i nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Liczby wskazują, że aż 1 000 000 dzieci nie otrzymuje od swoich rodziców zasądzonych alimentów. O więcej liczbach powie Agata. Pierwszy fakt jest taki, że preferencyjne rozliczanie z małżonkiem, zwane też przeze mnie dalej ulgą rodzinną, jest dostępne nadal do 4,5 miliona małżeństw, czyli prawie 9 milionów obywateli. Jakby na to nie patrzeć, 25% obywateli Polski. Zakładając, że około 7 milionów dzieci i osób powyżej 18 roku życia, ale nadal uczących się, wychowuje się w pełnych rodzinach,
Mówimy o 16 milionach beneficjentów ulgi rodzinnej, czyli 43% obywateli Polski. Preferencyjne rozliczanie na zasadach takich jak małżeństwo zabrano jedynie 500 000 samotnych rodziców i ich dzieciom. Jest to według nas jawna i niezgodna z konstytucją dyskryminacja niepełnych rodzin. Likwidację preferencji należy rozpatrywać w kontekście preferencji dla pełnych rodzin i rodzin wielodzietnych, a te preferencje są bardzo wysokie. Drugi fakt jest taki, i chcę, aby to wybrzmiało, że żaden samotny rodzic nie zyskuje na zastąpieniu preferencji ulgą kwotową 1500 zł. Kłamstwem jest, że powstała jakaś nowa ulga 1500 zł w miejsce starej oraz że nowa ulga wspomoże najbiedniejszych samotnych rodziców. W 2022 roku do kwoty zarobków 4000 brutto ulga 1500 zł pokrywa się co do złotówki z kwotą poprzedniej preferencji. Dzieje się tak, ponieważ nie jest to kwota, a odpis od podatku do kwoty 1500 zł. Jeśli ktoś ma najniższą krajową pensję w 2002 roku, to jego roczny podatek wyniesie około 100-200 zł rocznie i taka osoba odpisze te 100-200 zł, a nie 1500. Dokładnie tyle samo, ile by odpisał w Polskim Ładzie w przypadku utrzymania poprzedniej preferencji. Natomiast powyżej 4000 są już tylko straty. Przepraszam. Żaden samotny rodzic i jego dzieci po tej zmianie nie otrzyma ani złotówki więcej, niż gdyby rozliczali się z zlikwidowaną preferencją w 2022 roku. Czy rząd w takim razie ma prawo mówić, że dał nową ulgę w miejsce starej preferencji, skoro ani jeden rodzic, ani jedno dziecko nie zyska ani złotówki, a setki tysięcy osób stracą na niej nawet po kilkanaście tysięcy złotych rocznie? Powiedzmy to wprost, nie jest to danie, a zabranie. Na starą preferencję nałożono limit i to bardzo ostry. Ulga dla pełnych rodzin wynosi 20 do 23 tysięcy złotych rocznie i tyle samo wynosiła przed zmianą preferencji dla samotnych rodziców, zaś dla wielodzietnych rodzin do 52 tysięcy rocznie. Maksymalna ulga dla pełnych rodzin jest ponad 15 razy wyższa niż dla niepełnych, zaś ulga dla rodzin wielodzietnych w swoim maksimum jest 34 razy wyższa niż maksimum od ulgi dla niepełnych. Teraz chciałam pokazać wykresy. To tak, na komisji przekażemy je pani marszałek dla państwa. Czerwona kreska to jest ulga dla rodzin niepełnych, szara dla rodzin pełnych, a niebieska dla rodzin wielodzietnych. Jak widać, nawet przy najmniejszej pensji samotni rodzice nie dostają ani złotówki więcej od rodzin pełnych i wielodzietnych. Benefity z ulgi rodzinnej dla małżeństw oraz rodzin 4+ są ogromne, znacznie większe niż w poprzednim systemie i zaczynają się przy znacznie mniejszych kwotach. Spowodowała to zmiana kwoty wolnej od podatków oraz progów podatkowych. I tak, przy pensji średniej w 2021 roku małżonek utrzymujący żonę dostawał 500 zł. Tak samo dostawał samotny rodzic. Natomiast w Polskim Ładzie małżonek utrzymujący, powiedzmy, żonę, żona też może utrzymywać męża w dzisiejszych czasach, ale będę mówić tak, jak pewnie jest częściej, że to mąż utrzymuje żonę. Więc w 2001 roku, który się skończył, i samotny rodzic, i małżonek dostanie po 500 zł, natomiast w Nowym Ładzie będzie to tak wyglądać, że małżonek dostanie 5100, a samotny rodzic dostanie 1500 zł. Czyli mąż utrzymujący dorosłą żonę dostanie trzy razy więcej niż samotny rodzic. A trzeba zauważyć, że dorosła osoba z reguły może iść do pracy, natomiast dziecko do pracy nie pójdzie. Pan premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając Polski Ład, podkreślał, że chce wzmacniać państwo dla rodzin. Najwyraźniej nie dotyczy to innych rodzin niż pełne i te, które podobają się obecnemu rządowi. Samotni rodzice pytają, czemu 1/3 populacji Polski może korzystać z preferencji podatkowej rodzinnej i odnieść z niej ogromne korzyści, a to właśnie samotnych rodziców postanowiono wykluczyć. Nie ma na to innej nazwy niż niezgodna z polską konstytucją dyskryminacja. Czego chcemy? Chcemy być traktowani na równi z innymi pełnymi rodzinami, tak jak było do tej pory,
a co jest zgodne z Konstytucją Polski, w szczególności z artykułami 18, 32 oraz 71. Chcemy przywrócenia preferencji na tych samych zasadach, co pełne rodziny. Chcemy, aby nasze dzieci, a stanowią one około 20% wszystkich dzieci w Polsce, nie były dyskryminowane ekonomicznie przez rząd. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję pani bardzo. Kto następny? Bardzo proszę. Marszałek, to może jeszcze... Dobrze, a potem rozumiem, że już porozmawiamy o waszych indywidualnych opowieściach. To może tyle. Obliczyliśmy, że roczna korzyść dla budżetu państwa wynikająca z odebrania nam prawa do wspólnego rozliczania z dzieckiem, tak jak mają to prawo pełne rodziny, jest szacowana na między 1 a 2 miliardy złotych. Dziwnym zbiegiem okoliczności to jest akurat tyle, ile się przeznacza z budżetu na telewizję rządową. Czyli podsumowując, proszę państwa, to półsieroty, porzucone dzieci sfinansują od tego roku propagandę. Bardzo się z tego tytułu cieszymy. Dla mnie jako ekonomisty najbardziej bolącą kwestią jest to, że rząd stosuje tak manipulacyjną narrację, która dotyczy zastąpienia wspólnego rozliczenia przez nową ulgę i twierdzi, że dla większości samodzielnych to jest korzystne rozwiązanie. Ta manipulacja polega na tym, że porównywane są odliczenia zeszłoroczne, a nie sytuacja wspólnego rozliczenia małżeństw i braku wspólnego rozliczenia osoby samotnej z dzieckiem przy zwiększonych od tego roku kwotach wolnych. Nie można porównywać tego rok do roku, ale właśnie porównywać korzyść małżeństwa versus korzyść, a niestety raczej strata samodzielnego rodzica. To tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja się chciałam odnieść do rent rodzinnych, ponieważ okazuje się, że pracujący wdowcy od rent rodzinnych swoich dzieci zapłacą ekstra podatek. Zamiast tej kwoty wolnej od podatku stracą 5100 w momencie, gdy będą w progu 17%, do 9600, będąc w progu 32%. Renta rodzinna, i tu tego nie rozumiem, ona zastępuje dochód zmarłego małżonka. Jest pochodną składek już wcześniej opłaconych podatków. I to jest niezrozumiałe, bo mamy dwoistość. Po pierwsze, dochody są wspólne, czyli pracujący rodzic i renta rodzinna dzieci za zmarłego członka rodziny, a jednak prowadzi to do opodatkowania tylko jednego rodzica i utraty kwoty wolnej od podatku. Będzie tutaj jedna kwota wolna od podatku. Dodam, że w przypadku, gdy w tym samym przypadku małżeństwo, załóżmy tutaj bezdzietne, ma dwie kwoty wolne od podatku i dodatkowo 17% w skali podatkowej. I tu chciałabym zadać pytanie, czy naprawdę półsieroty mają płacić 32% podatku? Czy to jest uczciwe, czy o to chodziło rządowi? Może nie wiedzieli o tym. Ta ulga została wprowadzona 30 lat temu. Przypomnę, że wtedy byliśmy bardzo biednym państwem z wielkim bezrobociem. A mimo wszystko postanowili rządzący wówczas wypełnić artykuł 71 Konstytucji mówiącym o specjalnej ochronie rodzin wielodzietnych i niepełnych. Czy coś teraz się w naszym państwie zmieniło? Czy jesteśmy w tak tragicznej sytuacji, że należało odebrać tą ulgę? To preferencyjne rozliczanie się z dziećmi. Drodzy państwo, mamy dobę COVID i chorób nowotworowych, zwiększającą się liczbę, więc powiem, że każdy może się znaleźć na moim miejscu. I kiedy zaczniecie powoli swoje układać życie, może nagle się okazać, że dodatkowo Nowy Ład wam nie pomoże, a utrudni życie. Dla mnie i myślę, że dla wielu rodziców Nowy Ład wiąże się z utratą rocznych korepetycji dla dzieci lub rocznych rachunków za prąd i ogrzewanie. Zastanawiałam się, czy rząd o tym wiedział, czy rząd Zjednoczonej Prawicy o tym wiedział.
co się dokonało. Odpowiedź znalazłam w tym dokumencie. Jest to z Kancelarii Senatu, Biuro Analiz Dokumentacji i Korespondencji, strona 17, ekspertyzy dotyczącej redystrybucyjnych konsekwencji zmian regulacji podatkowych w ramach Polski Ład, przyjętych przez Sejm dnia 1 października 2017 roku, z którego jasno wynika, że rodzice już tracą od kwoty 4050 brutto, czyli 3053 na rękę. Po prostu nie mogą sobie odliczyć tych kwot i de facto są sponsorem tego systemu. Jeszcze jedna skandaliczna rzecz. Pewna pani posłanka z PiS-u stwierdziła, że kobietom zachciało się rozwodów, ponieważ naoglądały się zagranicznych filmów. Naprawdę mówicie to w dobie, kiedy rocznie ginie ponad 400 kobiet z małżeństwa. Wychodzą one z tego małżeństwa nogami do przodu, zamordowane przez przemocowych partnerów. Także na razie mam tyle do dodania. Dziękuję. Ja chciałam tylko dodać, że to nie tylko słowa pani posłanki, jest to także ujęte w raporcie strategia do roku 2040 przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Także to nie są tylko słowa rzucone na wiatr przez jedną osobę, a jest to zawarte w oficjalnym dokumencie rządowym. Ja chciałabym przeczytać i takie statystyki związane z alimentacją. Jak drugi rodzic wywiązuje się z obowiązków alimentacyjnych. Proszę państwa, jak to wygląda w Polsce? Z płatnościami na rzecz własnych dzieci zalega prawie 300 tysięcy osób. Aż 1 000 000 dzieci nie otrzymuje od swoich rodziców zasądzonych alimentów. Długi alimentacyjny na koniec maja 2021 roku to 13 miliardów, wzrost o ponad 0,5 miliarda w ciągu roku. Średnia długu jednego alimenciarza to jest 43,7 tysięcy. 96% dłużników to są mężczyźni. Jak zatem państwo pomaga rodzicowi, który nie otrzymuje prawowicie zasądzonych alimentów od drugiego rodzica? Teoretycznie taki pokrzywdzony rodzic może skorzystać ze środków z funduszu alimentacyjnego, ale są ograniczenia, proszę państwa. Najniższa krajowa to jest 3300, tak? Czyli matka, która pracuje na najniższej, nie dostanie żadnego funduszu alimentacyjnego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 900 zł. To jest granda. Wypłacana kwota na jedno dziecko to 500 zł miesięcznie, ale nie więcej niż należne alimenty. Porównajmy to z płacą minimalną w Polsce. W 2022 roku wynosi 3100 zł brutto, czyli 2363,50 zł na rękę. Wynika właśnie z tego, że osoba z jednym dzieckiem zarabiająca pensję minimalną przekracza próg uprawniający do maksymalnej pomocy w kwocie 500 zł. Jest pozostawiona sama sobie. Czy łatwo jest samotnemu rodzicowi utrzymać rodzinę z pensją minimalną? Proszę sobie na to pytanie odpowiedzieć samodzielnie. Sytuacja jest zatem taka, że państwo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec samodzielnych rodziców, nie ściąga dłużników, nie chroni porzuconych dzieci przed biedą, a dodatkowo obciąża odpowiedzialnego rodzica wyższymi podatkami, gdy musi on zrekompensować brak należnych zasądzonych alimentów dodatkową pracą, często ponad siły. Roczna korzyść dla budżetu państwa wynikająca z odebrania nam prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem jest szacowana na 1-2 miliardy. Dziwne zbiegiem okoliczności, prawda? Ja jeszcze tutaj chciałam wystąpić jako, bo piszą do mnie rodzice, lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci. Proszę państwa, mamy dobę COVID-a. Pracujemy w ciężkich warunkach pracy, w ogromnym stresie. Skala z tego stresu na dzień dzisiejszy jest 56%. Od początku epidemii COVID-19 w Polsce z powodu zakażenia SARS w dane na rok, na 2021 rok, na czerwiec, izby pielęgniarskie notują, że zmarło 524 pracowników medycznych.
Czyli samotni rodzice najbardziej tak naprawdę boją się w dwóch aspektach. Pierwsze, że tracą swojego małżonka, a drugie w tym momencie stawiacie ich, że muszą sobie radzić same bez możliwości wspólnego rozliczania się z dzieckiem. To jest granda. W czasie pierwszej fali pandemii zamknięto fizjoterapię we wszystkich trybach, a 75% fizjoterapeutów, czyli ponad 50 tysięcy osób, zostało zmuszonych do całkowitego zaprzestania podejmowania swojej aktywności zawodowej wtedy. Na początku pandemii nie zapewniano opieki dla dzieci kadr medycznych. Zapewniono dzieciom opiekę od 3 marca 2020 roku w klasach 1-3. Bez prawa, proszę Państwa, bez prawa do nauki. To jest granda. Zapomniano o rocznikach, o innych dzieciach i brano tylko pod uwagę dzieci do klas trzecich. Medycy nie mieli prawa do zasiłku, potem mieli, ale nie musieli, ale musieli wybierać. Nasze pensje również są wliczane w budżetówce według wskaźników wynagrodzeń. Z tych pensji wiele samotnych matek nie jest w stanie się utrzymać. Proszę Państwa, pielęgniarki i fizjoterapeuci muszą podjąć drugą pracę, żeby się utrzymać. Tak też tak samo podejmują drugą pracę, bo jest brak kadr medycznych w Polsce i poświęcają się dla Państwa, dla Was. W czasie COVID-u to robicie. To jest granda. Proszę Państwa, odczytam list od Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Przedstawiciele samorządu pielęgniarek i położnych dostrzegają problem wynikający z wprowadzenia Polskiego Ładu. Wiele pielęgniarek i położnych pracuje bowiem w więcej niż jednym miejscu pracy. Należy wskazać, że jest wśród nich duża grupa rodziców samotnie wychowujących dzieci. W obecnym stanie prawnym niestety stracą zamiast zyskać, a co za tym idzie, pogorszy się ich kondycja finansowa. Takie sytuacje będą pogłębiać już istniejące ogromne braki kadrowe w ochronie zdrowia, ponieważ zniechęcają do podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Jeżeli pielęgniarki i położne zdecydują się na pracę w jednym miejscu, to znacznie wzrośnie ryzyko całkowitego załamania się już i tak niewydolnego systemu ochrony zdrowia. To bardzo realny scenariusz przy założeniach, że pracownicy stanowiący jego filar, pielęgniarki i położne, to najliczniejsza grupa wśród zawodów medycznych. Może stracić na wynagrodzeniu. Proszę Państwa, jak wnoszono ustawę, która jest dla mnie jako matki bardzo ważna, jestem fizjoterapeutą, na wyraźnie, to też nie dotyczy ta ustawa, proszę Państwa, wszystkich zawodów medycznych. Na wyraźne podkreślenie zasługuje fakt, że podczas ogłoszenia stanu epidemii medyk może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii. Choć ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprost wskazuje, kto podlega takiemu skierowaniu. Między innymi osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat. Osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat, osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pielęgniarki i położne ze wskazanym wyżej w sytuacjach życiowych, mimo wszystko, proszę Państwa, otrzymały w tym czasie oddelegowania do innych odległych placówek. Nie zważano na to, czy mają dzieci 14-letnie. Nie brano tego pod uwagę. Zostały obciążone takimi oddelegowaniami i musiały, jeżeli się nie zgodziły, to musiały za to płacić karę. To jest granda. Zabrakło bowiem weryfikacji danych. Znajdowały się wówczas w bardzo trudnej sytuacji, gdyż odwołanie od decyzji wojewody nie wstrzymuje wykonania decyzji. Wizja utraty części wynagrodzenia, skrajnie przeciążonego systemu zdrowia, a także ryzyko skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii mimo trudnej sytuacji życiowej może mieć tragiczne konsekwencje. Doprowadzi do odejścia ogromnej liczby członków samorządu pielęgniarek i położnych od wykonywania go zawodu. Bacznie obserwujemy, jaki wpływ na poziom wynagrodzeń członków naszego samorządu ma Polski Ład. Przygotowujemy ankietę, która wskaże konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów podatkowych w wypadku naszej grupy zawodowej. Po przeanalizowaniu wyników zostaną podjęte decyzje dotyczące naszych działań samorządu pielęgniarek i położnych. Pani Marszałek, chciałabym złożyć w imieniu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych list skierowany do Pani. Państwo, ja wiem, że to te sprawy budzą
naprawdę bardzo dużo emocji, bo nie ma dla nas nic ważniejszego niż zapewnienie przyszłości własnym dzieciom. Tak niezależnie, czy to dziecko wychowuje się w pełnej rodzinie, czy niepełnej, dla rodziców, dla ojców i matek to jest najważniejsze. Dlatego tak, jak powinno być zadaniem rządu, no to jest zgodne z polską konstytucją, jest zapewnienie szans do sprawiedliwego rozwoju dzieci, niezależnie od tego, gdzie i w jakiej rodzinie pełnej czy niepełnej się wychowują. My te państwa, no, słuchamy tego, wiemy o wielu tych rzeczach, bo już to analizowaliśmy, ale rzeczywiście to pokazuje obraz państwa, które wprowadza chaos i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego wprowadza tak krzywdzące decyzje, a to co powiedziała pani, że to jest oszczędność nawet mniejsza niż dostaje telewizja publiczna, no to jest po prostu, pokazuje gdzie pieniądze są kierowane, nie tam gdzie powinny, gdzie są potrzebne. Pani poseł, może. Ja przede wszystkim na początku chciałabym wyrazić słowa naprawdę ogromnego uznania, bo mówicie państwo o tym w sposób bardzo otwarty, borykając się naprawdę ze swoimi trudnymi sytuacjami. I mówicie to w sposób bardzo odważny. Jesteście dzisiaj, mogę powiedzieć, ofiarami ideologii tej władzy. Dzisiaj mamy kolejny przykład dyskryminacji rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci. Ale to jest tak naprawdę kolejny namacalny przykład, który tym razem, właściwie po raz kolejny, odczujecie we własnych kieszeniach. Pamiętam 2017 rok, kiedy to po raz pierwszy rodzice samotnie wychowujący swoje dzieci, matka córkę, ojciec syna, czy też odwrotnie, zarabiający najniższe wynagrodzenie, nie kwalifikowali się do funduszu, do środków z funduszu alimentacyjnego, bo wtedy najniższe wynagrodzenie wynosiło 2000 zł, do ręki było to 1460 zł niecałe, natomiast kryterium dochodowe 725 zł. I przy najniższym wynagrodzeniu o te niecałe 10 zł dochód przekraczał i rodzice po raz pierwszy w historii, zarabiając najniższe wynagrodzenie, a wychowując samotnie swoje dziecko, nie zakwalifikowali się do funduszu alimentacyjnego. To jest pierwszy przykład. Kolejny przykład. Nie wiem, czy państwo pamiętacie słynne 500+. 500+, które było możliwe do dania tym najbogatszym, tym, którzy zarabiali krocie. I nie było możliwe do dania tym, którzy zarabiali najniższe wynagrodzenie. Bo kiedy matka, ojciec zarabiała 1600 zł, 1602 zł, to wtedy przekraczało te 800 zł na osobę w rodzinie i nie miał 500 zł. Tak to wyglądało. Po naszych licznych apelach i interwencjach, różnych poprawkach, rząd to zmienił. Dzisiaj kolejny przykład. Kolejny przykład, kiedy znowu dyskryminuje się rodziców samotnie wychowujących dzieci i karze się za to, że co? Że nie są pełnymi rodzinami, bo nie spełniają tej ideologicznej wizji rodziny, rodziny pełnej. Wiemy o tym, że nie każdy wychowuje swoje dzieci samotnie z wyboru. Wiele tysięcy wychowuje z konieczności. To są sytuacje wdowieństwa, to są sytuacje rozwodów, to są różne, bardzo indywidualne, ale zawsze trudne sytuacje. Dlatego dzisiaj z pewnością, po pierwsze, podziękowanie dla państwa, bo nam jako politykom łatwiej jest podejmować działania w sytuacji, kiedy państwo do nas mówicie wprost i otwarcie i nie boicie się tego. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest również wpłynięcie na rządzących, bo nie możemy się oszukiwać, bo tylko oni są w stanie dokonać realnej zmiany w przepisach. Ale naszym obowiązkiem, obowiązkiem opozycji, wszystkich polityków, jest wpłynięcie na nich tak, żeby to prawo było zmienione. Co my dzisiaj możemy zrobić i co zrobimy? Z pewnością przygotujemy, zaproponujemy, skoro rząd tego nie potrafi, własne rozwiązania legislacyjne, z których po prostu będą mogli skorzystać. Rozumiem, że państwa oczekiwaniem jest przywrócenie preferencji. To jest fundamentalny postulat. Więc ten postulat pomożemy rządowi zrealizować, przygotujemy swoje rozwiązanie, być może z niego skorzystają, być może jak to zwykle bywa, wiedząc, że opozycja przygotowała, przygotują swoje. Nieważne, ważny jest efekt. To jest ta pierwsza, najważniejsza sprawa, z którą państwo, rozumiem, przyszliście do polskiego parlamentu.
Ale jest też druga sprawa, o której powinniśmy porozmawiać i rozmawialiśmy o tym w kuluarach. Traktowanie rodziców samotnie wychowujących dzieci. To powinno być poruszone, ta kwestia, ten problem powinien być poruszany również w polskim parlamencie. Dlatego dzisiaj jako wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny deklaruję przygotowanie wniosku, pod którym mam nadzieję podpiszą się wszyscy posłowie, przynajmniej posłowie opozycji. Jestem pewna, że tak będzie, bo zwykle się solidaryzujemy w takich sytuacjach związanych z rodzinami i ich problemami. Wniosku o zwołanie w trybie nadzwyczajnym, w trybie artykułu 152 regulaminu Sejmu, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która poświęcona będzie generalnie sytuacji rodziców samotnie wychowujących dzieci, która poświęcona będzie przeglądowi obecnie obowiązujących aktów prawnych i zastanowieniu się nad tym, gdzie te przepisy są złe i gdzie powinniśmy je naprawić. A więc myślę, że takie dwa kroki byłyby na dzisiaj, tu i teraz do ustalenia z naszej strony. Bardzo dziękuję. Przepraszam, ja muszę jeszcze troszkę zabrać głos, bo tutaj napisała mi osoba, która też zwróciła na jedną rzecz uwagę. Jestem po rozwodzie, opiekujemy się z byłą żoną dziećmi naprzemiennie. Są to rodzice z opieki naprzemiennej. Wszystkie potrzebne rzeczy socjalno-bytowe dla dzieci w czasie, kiedy dzieci mieszkają u mnie, pokrywam samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Do 2020 roku mogłem się rozliczać razem z dziećmi jako samotny rodzic. Podstawą do takiego rozliczenia była obowiązująca do 2021 roku ustawa podatkowa oraz wyroki sądów. Polski Ład wprowadzony od 2020 roku likwiduje możliwość rozliczania się przeze mnie jako samotny rodzic razem z dziećmi. Pozostawiono możliwość wspólnego rozliczania małżonkom, które nie mają dzieci, a ja mając dzieci nie mogę skorzystać z wspólnego rozliczenia się z dziećmi. Pan zwraca uwagę, że jakby nie widzi się nas, że jeżeli my się rozstajemy z własnymi dziećmi, proszę państwa, to nie ma połowy samotnego rodzica. Jest samotna matka i samotny ojciec. Nie można tworzyć narracji, proszę państwa, że rodzice mają się podzielić tą ulgą 1500 zł i 1112,04. Dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Drodzy państwo, jak najbardziej słuszne jest, żeby małżonkowie z dziećmi i bez dzieci wspólnie się rozliczali i jesteśmy jak najbardziej za. To samo prawo, ponieważ jesteśmy rodzicami, przysługuje nam i tu żadne słowa posłów PiS tego nie zmienią. I chciałabym poprosić społeczeństwo o pewną solidarność, bo dzisiaj my sponsorujemy ten nowy ład, a jutro przyjdzie kolej na was. Także dziękuję bardzo. Prawda, przez 30 lat obowiązującego prawa w naszym kraju nikt nie odważył się zabrać wsparcia i ulg dla rodzin samotnie wychowujących dzieci. Nikomu to nie przyszło do głowy i naprawdę po 30 latach z hasłami, że poprawia się jakość życia nas wszystkich, odbiera się tym tak naprawdę najsłabszym, osobom w najtrudniejszej sytuacji, możliwość normalnego funkcjonowania. To świadczy o tym, w jakim chaosie, w jakim bałaganie i bez konsultacji. I tak naprawdę bez rachunku ekonomicznego zostało to prawo tworzone. To znaczy, jeżeli dokonuje się tak wielkich zmian, one muszą być sprawdzone, skonsultowane. Rząd musi wiedzieć, ile osób na tym traci, jakie są skutki wprowadzania tych przepisów. A tutaj wprowadzono to tak naprawdę, żeby zrobić billboardy, że wszyscy będą szczęśliwi. Tylko tych szczęśliwych jest naprawdę bardzo trudno znaleźć. I mogę potwierdzić, naprawdę państwo poruszają rzecz no taką najważniejszą, bo to dotyczy przyszłości dzieci, tak? Przyszłości waszych rodzin. Ale mówią o tym samo przedsiębiorcy, osoby prowadzące małe biznesy, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele. No nie ma obszaru, gdzie osoby nie zostały tym dotknięte. Nawet emeryci, kiedy policzą to, co dostają, a ile będą musieli zapłacić w wyniku drożyzny, także łapią się za głowę. Więc najlepszym rozwiązaniem byłoby ten tak zwany chaos Polski Ład skasować i zastanowić się, co zrobić, żeby to prawo było dobre i sprawiedliwe. Pani posłanko, pani marszałek, jeśli jeszcze mogę, jeśli jest czas przed listem, chciałam się tylko szybciutko odnieść do tego, co mówiła pani marszałek i pani posłanka Marzena. Chciałam właśnie powiedzieć o stosunku
osób, które zlikwidowały tą ulgę do samotnych rodziców. Też miałam to w swoim przemówieniu. O zlikwidowanie ulgi wniosła pani poseł Chorosińska, wspierana przez pana Mateusza Łakomego oraz panią Barbarę Sochę. Pani poseł w dniu przedstawienia wrzutki Sejmie twierdziła razem z Mateuszem Łakomym, że zniesienie preferencji ma zapobiec rozwodom i rzekomo według pani poseł i Mateusza Łakomego ludzie biorą papierowe rozwody dla preferencji podatkowej samotnych rodziców, a także, że preferencja dyskryminuje małżeństwa. Po pierwsze, 4,5 miliona małżeństw nadal korzysta z tej ulgi, w tym 1 100 000 małżeństw rozlicza się w sytuacji, gdzie jeden małżonek nie pracuje. Wtedy ta ulga jest dwa razy, jest taka sama jak ulga dla samotnych rodziców. Samotnych rodziców jest 500 000. Według danych z 2017 roku ulga dla małżeństw kosztowała 3,5 miliarda złotych, natomiast straty dla budżetu dla samotnych rodziców to było 700 milionów. Czyli można powiedzieć, że no, ta ulga dla małżeństw znacznie więcej kosztuje budżet państwa i na pewno małżeństwa nie są dyskryminowane, gdyż mają swoją własną ulgę. I teraz tak, jeszcze chciałam się odnieść do papierowych rozwodów, że jest to po prostu bzdura, ponieważ po pierwsze małżeństwa mają swoją ulgę, a po drugie warunkiem jakby uzyskania tej ulgi jest niebycie w związku małżeńskim oraz dodatkowo samotne wychowywanie dziecka. Jeśli ktoś korzystałby z tej ulgi, a wychowywał dziecko razem, wtedy naraża się tak jakby na dodatkowe, na kary po prostu, na kary, na zwrot wszystkiego z odsetkami, na grzywny, więc jest to nielegalne. Pani Chorosińska stosuje wobec samotnych rodziców odpowiedzialność zbiorową wobec rzekomej, podkreślam, rzekomej grupy oszustów. I tutaj mamy taką maksymę. Sprawnie, silnie, dobrze działające państwo przeciwdziała nadużyciom podatkowym w punktowy sposób. Reaguje wyłącznie tu, gdzie jest problem. Prosimy posłów PiS, aby nie działali jak biblijny Herod, mordując na wszelki wypadek wszystkie dzieci, podczas gdy chodziło mu tylko o jedno. Dziękuję państwu bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos? Ja chcę jeszcze taki... Jeszcze dobrze, bo będziemy zaraz szli na konferencję. Tak, ja chcę taką zwrócić uwagę. Ja pracuję w budżetówce. U nas grupy zawodowe mają taką samą pensję. Ostatnio ją otrzymałam i chcę przyznać, że mimo mamy taką pensję brutto, to moi koledzy, którzy są w związkach małżeńskich jako małżeństwo i single, mają, proszę państwa, więcej o 300 zł ode mnie. Bardzo mi z tego powodu przykro. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo za to spotkanie, bardzo emocjonalne i bardzo bolesne dla wszystkich. Tak jak powiedziała pani poseł Marzena Kładrewnowicz, zwołamy tę komisję w trybie pilnym, żeby rzeczywiście zrobić przegląd wszystkich tych spraw dotyczących rodziców samotnie wychowujących dzieci i będziemy tak samo jak państwo oczekiwali, a wręcz żądali od rządu, żeby jak najszybciej naprawił naprawdę ten bubel prawny w tym segmencie chociaż, bo tych dziur jest bardzo dużo, ale to jest konieczność i to trzeba zrobić jak najszybciej. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję i przygotowujemy się do konferencji. Dziękuję.